Dzień dobry wieczór. Jest 17 dzień września do końca roku. Pozostało 105 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Justyna, Piotr oraz Robert. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast w Polsce obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1939. Wycofaniem wojsk polskich zakończyła się obrona twierdzy brzeskiej. Bitwa stoczona w czasie kampanii wrześniowej w dniach między 14 a 17 września 1939 roku przez grupowanie Brześć z niemieckim IX Korpusem Pancernym kontynuowana przez 9 dni na obszarze jednego z fortów przez batalion marszowy 82. Pułku Piechoty przeciw początkowo oddziałom niemieckim, a w końcowym okresie także sowieckim. 2 września 1939 roku Twierdza Brzeska została pierwszy raz bombardowana przez Luftwaffe. W Twierdzy znajdowały się wówczas bataliony marszowe 34, 35 i 82 Pułk Piechoty oraz inne jednostki wojskowe, a także mobilizowani rezerwiści, którzy stawili się doń z kartą mobilizacyjną. 11 września komendantem Twierdzy i dowódcą jej obrony został mianowany generał Konstanty Plisowski który z dostępnych mu ludzi zorganizował zgrupowanie liczące 6 batalionów, w tym trzy piechoty, dwa wartownicze i jeden saperów oraz jeden dywizjon artylerii, dwie kompanie czołgów wolnobieżnych, dwa pociągi pancerne i jedną baterię artylerii przeciwlotniczej. Obrońcy nie dysponowali natomiast bronią przeciwpancerną. 13 września z twierdzy ewakuowano przebywające tam rodziny części obrońców, teren zaminowano, przygotowano okopy, a przy bramach ustawiono czołgi. Do Brześcia zmierzał niemiecki IX Korpus Pancerny generała porucznika Hańca Guderiana. Celem działań niemieckich było zajęcie miasta i twierdzy tak, aby nie dopuścić tam do połączenia się obecnych tam wojsk polskich z SGO Narew. Siły niemieckie przewyższały polskie odpowiednio, w piechocie dwa razy, w czołgach cztery razy, w artylerii sześć razy. 14 września 77 czołgów z 10. dywizji pancernej próbowało wziąć stwierdzę w marszu, lecz atak został odparty pomimo ciężkich strat po stronie obrońców. Kolejny szturm został przygotowany przez bombardowania z powietrza i ostrzał artyleryjski. 16 września 10 dywizja pancerna oraz 20 dywizja Zmotoryzowana przystąpiły do ponownego natarcia, lecz i ono zostało odparte. W tym szturmie śmierć poniósł m.in. adiutant Guderiana, a ranny został generał Plisowski. W nocy z 16 na 17 września Plisowski wydał rozkaz opuszczenia twierdzy w celu ewakuacji do Terespola. Odwrót osłaniał batalion marszowy 82. Pułku Piechoty kapitana Wacława Radziszewskiego, który nie wycofał się, ale skrycie zajął fort Sikorskiego. Po odkryciu tego przez Niemców i odrzuceniu ich propozycji poddania się Fort od 19 września był ostrzeliwany przez Wehrmacht, jak i od 22 września przez oddziały sowieckie z 29. Brygady Pancernej dowodzonej przez kombriga Siemona Kriwoszenia. W nocy z 26 na 27 oddział opuścił fort potajemnie w okresie powojennym nagłaśniano obronę twierdzy prowadzoną w 1941 roku przez Armię Czerwoną, a pomijano obronę jej przez Wojsko Polskie w roku 1939. Rok 1980 powstał niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność z Lechem Wałęsą na czele. Ogólnopolski Związek Zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głośnych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i komunizmowi. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej uległy następnie znacznemu osłabieniu bądź podzieleniu się na różne partie. Solidarność powstała na bazie licznych komitetów strajkowych, które z czasem przekształciły się w Komisję Założycielskie Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Solidarność. NSZZ Solidarność został zarejestrowany 10 listopada 1980 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Od 2006 jest członkiem Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Od 2014 jej patronem jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Część druga kartki z kalendarza świat rok 1978 w camp david w amerykańskim stanie maryland podpisano porozumienie pokojowe pomiędzy izraelem a egiptem umowa międzynarodowa pomiędzy izraelem reprezentowanym przez premiera manahama bagina i egiptem reprezentowanym przez prezydenta anwara sadata podpisano 17 września 1978 roku po 12 dniach tajnych negocjacji prowadzonych w rządowym ośrodku wypoczynkowym Stanów Zjednoczonych, dwa izraelsko-egipskie porozumienia zostały podpisane w Białym Domu w obecności prezydenta Jimmy Cartera. Doprowadziły one do zawarcia w 1979 roku traktatu pokojowego pomiędzy Izraelem a Egiptem. 10 listopada 1977 egipski prezydent Anwar Sadat ogłosił gotowość do rozpoczęcia negocjacji pokojowych z Izraelem, a następnie w dniach od 19 do 21 listopada jako pierwszy arabski przywódca przyjechał z oficjalną wizytą dyplomatyczną do Izraela. Doszło do przełomowego spotkania z premierem Beginem i historycznego przemówienia w Knesecie. Egipt, w zamian za wycofanie wojsk izraelskich, zaproponował Izraelowi bezpieczeństwo i pokój. 25 grudnia 1977 Menechem Begin przyjechał z oficjalną wizytą dyplomatyczną do Egiptu. Rozpoczęto oficjalne pokojowe negocjacje pomiędzy Izraelem a Egiptem. Na czele izraelskiego zespołu negocjacyjnego stał Eliyahu Ben Elisar. W 2011 w Cukotti Park w Nowym Jorku rozpoczęła się pierwsza w serii demonstracji o charakterze okupacyjnym Okupuj Wall Street. Protesty zostały zainicjowane m.in. przez kanadyjską grupę aktywistów z organizacji AdBusters. Uczestnicy nazywający siebie 99% protestowali głównie przeciwko nierównościom społecznym, chciwości i korupcji banków oraz przeciwko nadmiernemu wpływowi bankierów, menadżerów wielkich korporacji i lobbystów na rząd. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20. A tymczasem dzięki Wielkiej Narka. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.